Poradnik życia rodzinnego. Historie prawdziwe. Odcinek trzeci. Przedszkolaki wiedzą lepiej. Tata Paweł. Mama Justyna. Po ślubie 10 lat mieliśmy 1 września rocznicę. Nazywam się Ania i mam 8 lat. Nazywam się Szymek i mam 5 lat. Powiesz? Jak się nazywasz? Nunio? Nunio. Mogę pani odejść? Tak. Nunio, który chcesz nie mnie? No. Ja chodzę do trzeciej grupy w przedszkolu. To 5 lat. A jak jest w przedszkolu? Opowiesz mi. Fajnie, bo można, bo jest plac zabaw. A co robisz z kolegami? Bawię się. A w co się bawicie? Na przykład na placu zabaw się bawimy, zakradamy się do statku. To dziecko pokazowe, naprawdę. Po kościół, tak jak Franek wstanie rano i ryk taki, nie? I 6 godzina. Wszyscy wiemy, że jak zombie, tak wszyscy wiedzą, że Franek stał. A Szymcia? On potrafi 2 godziny bite. Rzadko mam taki dzień, że mogę rano pospać, ale zdarzało się tak. Gościu po prostu wstawał, jak spał w naszym łóżku, wstawał i szedł do pokoju, tam gdzieś były klocki i układał. Jak poczuł głód jakiś tam, to po 2 godzinach powiedział, że no, że tam am czy coś, nie? To już dziecko pokazowe. Ania, a ty chodziłaś do przedszkola też? Mhm. Tak? Do tego samego, co Szymcia. Było fajnie, lubiłam się bawić z koleżankami. Pani czasami mówiła, że właśnie były fajne różne rzeczy. Pani wymyślała i robiliśmy. Z Anią było w sumie podobnie, chociaż Ania to takie umiarkowane. Malować. Ania lubi malować, tak. Najbardziej na świecie, tak, Ania? I czytać książki. A kim chciałabyś być? Malarką. Dobra, do tego się trzymamy. Znaczy oni w ogóle spotkali się nawet w przedszkolu, bo gdy Ania była w ostatniej grupie, to Szymuś dołączył do grupy pierwszej. Tak, ale co też było śmieszne, bo gdy Szymuś przychodził ze mną na plac zabaw, to on mógł się bawić na całym placu zabaw, jako jeszcze nie przedszkolak, a gdy dołączył do przedszkola, to tam już są strefy wydzielone dla konkretnych dzieci. I dla Szymusia to było bardzo trudne, to pogodzenie się z tym, że on już nie może się bawić na całym placu zabaw, tylko jako przedszkolak ma określoną strefę. Ania była w innej strefie. Ale gdy przychodziłam po dzieci, no to znowu one są już traktowane jako odebrane, więc Szymuś mógł bawić się na całym placu zabaw, więc dzieci bardzo mnie prosiły, żebym przychodziła szybko po nie. I gdy tylko przychodziłam, Ania już widziała, że mama idzie i krzyczała: Szymek, mama już jest! I Szymek szybko przechodził na niedozwoloną strefę. Ja jak patrzę na nasze dzieciaki, to widzę, że takie przedszkolne, bo tak, Ania jak już jest w szkole, już jest, no więcej ma olej w głowie i jakby jest w stanie skumać, połączyć fakty. A Szymek, w sensie wiek, dzieci w takim wieku właśnie, tak jak Szymcio, to jest jeszcze taki słodki wiek, kompletnie nie mający takiego jakiegoś kombinowania w sobie, jakiejś takiego, a tutaj skłamię, coś tam powiem, żeby ugrać coś tam. Nie, to są dzieciaki właśnie takie, to jest najczystszy okres. No bo Franek, wiadomo, to jeszcze on nic nie wie, on jest egoistą takim dziecięcym, prawda, bo moje, ja i ja. A Szymcio to już jest właśnie taki wiek, taki najkochańszy chyba wiek. Kogo to? To jest Szymka. No to... Złodziejasz. Tak, musisz uważać, że Franiu traktuje wszystkie kubki jako swoje. Całe jedzenie świata z jedną. A w ogóle czekaj, jak ktoś odejdzie od stołu, na przykład do toalety, i on w tym razie podsiada tą osobę i się częstuje. A ostatnio wspominał, że albo organistą, albo... Panem inżynierem, czy tam budowniczym? A panem budowniczym. Tak, bo Szymcio lubi budować, tak? Bo nawet mi by był nic nie przeszkadzało, że muszę ciągle budować domy, jakbym był panem budowniczym, to tylko bym cały czas coś szybko robił. Dzieci przedszkolne chyba są takie bardzo przestrzegające, bardzo przestrzegają zasad. Jeżeli pani w przedszkolu powiedziała, że nie wolno, to nie wolno. Więc no to też zauważyliśmy u nas, że bardziej liczyło się to, co powie pani w przedszkolu, niż rodzice. Ma się autorytet, nie? Tak, pani w przedszkolu miała większy. W ogóle z
z przedszkolakiem, tak mi się wydaje, że to nasze wspólne spędzanie czasu jest bardziej aktywne. Spacery, wyjścia na rower, gra w piłkę, czy zabawy w domu, takie ruchowe, bieganie, chowanie się. Z kolei już gdy Ania jest trochę starsza, to te zabawy przeszły na inny poziom, że razem malujemy, czytamy, oglądamy książki. No z Szymkiem też to robimy, ale jednak w mniejszym zakresie, że on woli jednak te bardziej ruchowe zabawy. A na czym polega zabawa? W rekina? No. No, że ktoś jest rekinem. Gdzie zasady są takie, że dzieciaki są na takim, nie wiem jak to nazwać, po schodkach, tam jest taka budowla, że jest jakaś kładka, jakaś taka ścianka mini spinaczkowa, jakieś tam zjeżdżalnia, nie? No i dzieciaki są na tym, czyli na statku, a ja jestem tym rekinem i po prostu próbuję ich złapać tam przez te szczebelki. Także najlepsza zabawa w przedszkolu. Finalnie to się kończy tak jak początek Benny Hilla, że ja jeden ojciec biega, a wszystkie dzieciaki z przedszkola za nim. Tak się to kończy ta zabawa. A jeszcze właśnie coś istotne w przedszkolakach. One nie bardzo wiedzą, kiedy zakończyć zabawę. Tak. I już mówimy koniec, koniec, ale one jeszcze. Więc to jest dla nich taka trudność, żeby już skończyć. Tak, my już rozmawiamy o czym innym pół godziny, a jeszcze jakaś dziewczynka podchodzi. Am, zjem cię! Znaczy jak zauważyliśmy, na przykład bardzo istotny jest plan dnia. To nas przedszkolaki nauczyło. One mają swój plan dnia, którego się trzymają. I rzeczywiście, ten dzień się rozjeżdża, jeżeli nie ma tego planu dnia. Jak zaczął się COVID, okazało się, że wszystko jest pozamykane. Prowadziliśmy ten swój plan dnia i dzieci bardzo tego przestrzegały. W sensie jest ta godzina, robimy to i to i to. To było dla nich bardzo ważne, co po czym następuje. One pytały się, no a teraz jaki punkt, że wtedy nie umiały czytać, więc co teraz będzie. Potem się tak nauczyły, że to po tym następuje. A tak, też skreślanie tych rzeczy, to jest bardzo istotne. Tak? I to jest dla nas jako dorosłych też fajna lekcja, że jak sobie rozplanujemy ten dzień, to rzeczywiście można w nim więcej zmieścić, niż tak jak to tak na oko przypuśćmy. Tylko nie, no punkt ten. I lecimy. Ja jako rodzic czasami jestem jak ksiądz. Tak ktoś kiedyś powiedział, że ksiądz mówi te słowa w ciągu mszy, te same w kółko, że może kiedyś do niego trafi. I rzeczywiście tak jest z nami rodzicami, że nieraz upominamy dziecko i czasami sobie myślę tak, kurczę, no ja na niego tutaj czy krzyknę, czy go upomnę, ale jak sobie pomyślę, to przecież... Nie stukaj, proszę. Jak sobie pomyślę, to ja robię to samo. Strasznie byłbym hipokrytą, gdybym skarcił moje dziecko za coś, co robię sam. Na innej płaszczyźnie, bo jestem dorosły, ale Szymek jest moim klonem. Także po prostu ja widzę takie cechy swoje nieraz, że mówię, no warto się poprawić, nie? Także dzieciaki są świetnym lustrem. To jest jedna chyba z największych nauk dla mnie, jako rodzica. Niesamowite. Też w kwestii zdań, jakie wypowiadamy, że dzieci często powtarzają to, co widząc ich relacje pomiędzy nimi, że naśladują nas po prostu, uczą się od nas i potem tak się wzajemnie do siebie odnoszą. Stary, nie lub siary, nie? Co widzisz, jak patrzysz na tatę? Że ma czarne włosy, brązowe oczy i że lubi grać i lubi czarny kolor. Lubię z tatą układać klocki Lego. Lubię z tatą robić różne rzeczy. Na przykład czasami sobie leżę na kanapie z tatą i tata mi opowiada. To chyba bardzo ważne jest, że jeżeli my się kochamy i okazujemy swoją miłość, to dzieci czują się bardzo bezpiecznie. I dla nich to jest też ważne, żeby wiedzieć, że rodzice stawiają się tak naprawdę siebie na pierwszym miejscu, no bo to jest zdrowa relacja, tak naszym zdaniem, małżeńska. Że najpierw my, a dopiero potem dzieci. Dzieci jakoś tak do tego normalnie podchodzą, nie? Nie ma czegoś takiego, że dlaczego się ze mną nie pobawisz, tylko mówię, teraz mam czas z mamą. Najwięcej czasu poświęcamy im, wiadomo, że to są bardzo absorbujący. Ale jak mamy taki czas, no to po prostu mówimy, teraz jest czas dla taty i dla mamy. I Szymuś i Ania śpiewają z Holi, my i w przedszkolu mają śpiew z panem Markiem. Tak się nazywa przedmiot, śpiew z panem Markiem. W całości trzeba mówić. Więc no my śpiewamy w chórze, czasami dzieci zabieramy ze sobą na próby, bo nie mamy z kim zostawić. Znaczy ja śpiewam w chórze, mój mąż prowadzi ten chór. Czy Franek na przykład najmłodszy już śpiewa bardzo dużo. Jest muzyczny. Bardzo muzyczny, tak jak porównuję też jak inne dzieciaki, znaczy Szymek też. Ania jakoś najmniej, Ania bardzo plastycznie. Uwielbia malować i cały czas maluje, wyraża swoją miłość w ogóle poprzez rysunek. Co jest na tym obrazku? Powiesz mi? Mama, tata, ja, Szymcze i Franio. No, ty rysowałaś, tak? Mhm. A to teraz niedawno, czy już dawno? Gdy byłam w przedszkolu. To był pierwszy obrazek, na którym Ania uchwyciła już naszą całą rodzinę. Kiedy akurat chodziła do przedszkola, to Franuś się urodził. Więc pierwszy jej obrazek, gdzie jest nasza pięcioosobowa rodzina. I dlatego wisi.
ja czuję, że kocham, gdy na przykład pamiętam o jakichś takich drobnych rzeczach, że a, mój mąż lubi to i to, no to mu kupię i zrobię mu niespodziankę. Czy tak samo w przypadku dzieci, że czuję, że w ten sposób właśnie pokazuję, że kocham? Najbardziej czuję, że kocham w sytuacjach tych najmniej przyjemnych. Prawda? Bo wiadomo, że w związku są chwile pozytywne i negatywne. I właśnie w tych pozytywnych chwilach, no to jakby jasne, no fajnie jest nam razem, no to kocham cię, prawda? Ale jak są takie właśnie chwile, że człowiek się gdzieś tam pokłóci, jakaś sprzeczka, się okazuje, że nie jesteśmy tacy sami, że nie mamy takich samych poglądów na każdy temat, albo człowiek jest zraniony, ja wtedy właśnie, chyba najczęściej wtedy ja mówię, że kocham cię właśnie, żeby pomimo tych różnych rzeczy, dla mnie to jest miłość. Projekt dofinansowany w konkursie ministra rodziny i polityki społecznej Po pierwsze rodzina.